Słowo propaganda wywodzi się od łacińskiego propagare, które znaczy tyle co rozszerzać, krzewić. Jaka jest historia, metody oraz przykłady tego pojęcia? Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Samo pojęcie jest starsze niż mogłoby się wydawać. W 1622 roku zostaje powołana Kongregacja Propagandy Wiary przez ówczesnego papieża Grzegorza XV. Co ciekawe, ten urząd od 1988 roku funkcjonuje pod inną nazwą, czyli Kongregacja Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary. Nie bez przypadku, brakuje w nowej nazwie terminu propaganda, ze względu na jej pejoratywny wydźwięk. Sam urząd zajmuje się działalnością misyjną Kościoła katolickiego, czyli niejako właśnie jego krzewieniem. Słowo propaganda samo w sobie jest neutralne historycznie, mimo że ma raczej negatywny wydźwięk. Profesor Maciej Mrozowski twierdzi, iż zjawisko towarzyszy ludzkości zapewne od epoki jaskiniowej, jako naturalny sposób koordynowania zbiorowych działań. W XIX wieku takie wydarzenia jak Wiosna Ludów czy Rewolucja Francuska nieuchronnie przybliżyły nas do demokratyzacji życia publicznego, a co za tym idzie, do namawiania przez ugrupowania polityczne do wspierania ich. Jednak to wszystko było jedynie przedsmakiem XX wieku i propagandą wielkich totalitaryzmów. Oczywistym tłem rozwoju propagandy był rozwój środków masowego przekazu. Radio, telewizja, kino. Rosja radziecka już w swoich korzeniach stała propagandą. Mowa tutaj o działalności Lenina jeszcze przed przejęciem władzy w kraju, czyli o propagandzie w prasie. Za czasów Stalina metodami propagandy wprowadzano kult jednostki. Stalin był kreowany na nieomylnego przywódcę oraz ojca narodu. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все! За все, что вы сделали для нашего народа! Для нас! Мира и счастья всем вам, друзья мои! Współcześni mu przywódcy III Rzeszy czy faszystowskich Włoch również nie próżnowali. Niemcy miały swojego ministra propagandy, a z plakatów i filmów mogliśmy szczegółowo dowiedzieć się, kto jest wrogiem ludu oraz jak powinien wyglądać Aryjczyk. Mówiąc o na przykład nazistowskich Niemcach, łatwo zauważyć, że militaryzacja czy widmo wojny służy rozwojowi propagandy. Państwo musi przekonać swoich obywateli, że oddanie życia w imię wyższych celów jest potrzebne. Przykłady można dwoić i troić. Słynny plakat I want you for US Army przedstawia wuja Sama, będącego personifikacją Stanów Zjednoczonych, który namawia swoich rodaków do wzięcia udziału w I wojnie światowej. Istnieje wiele metod propagandy. Chciałbym zwrócić uwagę na technikę autorytetu. Osoba, która jest autorytetem w jednej dziedzinie, na przykład w muzyce czy aktorstwie, wypowiada się na tematy, w których nie ma fachowej wiedzy, na przykład w medycynie czy farmacji. Abstrahując od tego, czy ta osoba ma rację czy nie, zwracam uwagę na zwiększoną siłę przekazu, gdy na jakiś temat wypowiada się na przykład znany celebryta. Kompetencje do wypowiadania się na takie tematy ma takie same jak większość z nas, a jej jedynym atutem jest popularność. Inna metoda to ultimatywność sformułowań, czyli albo, albo. Często w przestrzeni medialnej jesteśmy stawiani przed wyborem, gdzie stawia się dwie barykady. System zero-jedynkowy, sugerujący nam, że albo jesteśmy za jedną opcją, albo za drugą. Dotyczy to głównie spraw światopoglądowych, na przykład aborcji czy środowisk LGBT, gdzie często pomija się możliwość kompromisu. Niestety na fali postępującej polaryzacji społeczeństwa takie kompromisy cieszą się coraz mniejszą popularnością. Mimo że propaganda może się kojarzyć niektórym z czymś zamierzchłym, to jest ona obecna tu i teraz. Bezdyskusyjnym przykładem jest Telewizja Polska, która w programach informacyjnych stosuje niezliczoną ilość metod propagandy, rodem z sowieckich podręczników. Najgorsze jest jednak to, że jest to finansowane z publicznych, czyli naszych pieniędzy. Ustawa o radiofonii i telewizji. Programy i inne usługi jednostek publicznej radiofonii i telewizji w ramach jej misji publicznej powinny.
kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji. Rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą. Sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej. Istnieją również mniej oczywiste przykłady, na przykład twierdzenie Donalda Trumpa, iż noszenie maski jest patriotyczne. Być może dla niektórych przykład TVP jest ewidentny i wręcz nie powinienem mówić o takich banałach, ale kończąc ten materiał, chciałbym zaznaczyć, że istnieją metody walki z propagandą. Jedną z nich jest informowanie siebie nawzajem i taką funkcję spełnia również ten film, mimo że pewne techniki mogą być nawet nieumyślnie również tutaj stosowane. Jednak to już wszystko na dziś. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Do usłyszenia.